Kolejny raz za montaż materiału z wyjazdu zabierałem się bardzo długo. Do samych nagrań zresztą też zabrakło motywacji. Kiedy zaczynaliśmy trip, liczyłem na coś wielkiego. Niestety pokonało mnie mocne zmęczenie po sezonie i przeziębienie, z jak na mnie bardzo wysoką gorączką. No nie był to najbardziej udany wyjazd w moim życiu, ale wystarczy już tego marudzenia. Mimo przeciwności kilka ujęć nagrałem. Przede wszystkim sobie na pamiątkę. I teraz je Wam też pokażę. Kawka w takich okolicznościach nie smakowała, mimo że kawki to ja nie piję. Niech bym się wyjebał, widzicie, chodzi się po schodach, to się nie nagrywa. Co chciałem mówić? Miejsce kurczaki. Miejsce piękne, a najpiękniejsze w tym miejscu jest to, że pachnie tu jak w Polsce wiosną. Jakieś kwiatki muszą kwitnąć. I normalnie poczułem się jak na koniec kwietnia. Coś pięknego. Dobrze, słuchajcie, że nie przyżałowałem i zdecydowałem się na to, żeby wynająć offroadowy samochód. Chciałem przyciąć troszkę, wiecie, budżetu, wziąć coś małego, taniego, ale w najpiękniejsze miejsca można się dostać tylko autem offroadowym. Rafał Ryziński bawi i uczy, więc dzisiaj słów kilka o wypożyczaniu samochodów. Ja ogólnie mam jakiegoś wyjątkowego pecha do tych wypożyczalni aut na wakacjach. Ogólnie jakbym pojechał do mojego pana Wieśka od przeglądów, wsadził dwie paki do wodu, wziął dobrą flachę, to nawet z tym bym przeglądu na to auto chyba nie zrobił. Koniec klocków hamulcowych. Sprzęgło takie ledwo, przeguby napierają, klimatyzacja nie działa, wycieraczki z tyłu nie ma, centralny zamek nie działa, no jest dużo, dużo takich rzeczy, do których można by się przyczepić. Oprócz tego szyby z przodu są bane jak stół w TVN-ie. Od e-fajki najprawdopodobniej, sam palę e-fajkę, to wiem jak to wygląda na szybach. Chciałem powiedzieć, że mam towarzystwo do mycia szyb, ale towarzystwo uciekło. Fajne te kitku są w ogóle greckie, takie inne murdy mają niż nasze. Chodź tu, kici, kici, kici. O, jednak się nie boi. No, trochę się boję, trochę się nie boję. Pokaż mordkę. No, pokaż się tu. Kici, kici. No nie pokażę wam mordki. Ale fajne są te greckie. O, zabrałbym sobie jednego, ale do bagażu mi się nie zmieści. A jak już się rozgadałem, to Wam powiem jeszcze, że o ile szczęścia do aut, do wypożyczalni aut nie mam, bądź mam średnie, to zajebiście nam się trafiło z apartamentem, w którym mieszkamy. Mieszkamy tuż przy stolicy i cały ten tarasik na wyłączność jest dla nas. Możemy sobie robić śniadanka, znaczy jeść śniadanka instagramowo.
Dzisiaj, moi drodzy, tradycyjna kuchnia grecka, czyli Chińczyk. Ola jest blogerem. Prawy to jest gaz, środkowy to jest hamulec. Ja podpaliłam. Lewy to jest sprzęgło, a jak wciśniesz sprzęgło i gaz, to robisz screenshota. Zwiedzając Mając Morze z 30% energii nie należy do najprzyjemniejszych, ale najważniejsze punkty na mapie Korfu zaliczyliśmy. Dlatego strasznie jaram się tą starą motoryzacją, którą widać na całej wyspie. Starym zwyczajem pożegnam się słowami do zobaczenia podczas kolejnej podróży, a ta już za kilka dni. Tym razem pomysł na wideo jest zupełnie inny i obiecuję, że będzie dużo lepiej.